Witajcie moi drodzy czołgiści oraz drogie czołgistki. W serii zarabiacze chciałem pokazywać samodzielnie zarabiacze, które są dostępne w grze. Niestety nie wszystkie posiadam i dlatego od czasu do czasu będę się posiłkował osobami, które takowymi jeżdżą, takowymi grają i wiem co mogą na jego temat powiedzieć. Razem ze mną jest kolega Razow z ode mnie z klanu Win, który pokazuje jednocześnie swoją powtórkę właśnie z zarabiacza. Cześć. Cześć. FCM 50T, tak? Tak, tak. To jest ósmy tier, oczywiście, francuski Hewik i mnie to on tak naprawdę przypomina dokładnie, że tak powiem, M445. Jak to jest z tym zarabiaczem, z tym czołgiem? Wiesz, on jest taki duży, co nie, szczerze mówiąc, ale da radę tam się zrobić, co nie, nie. Wiesz, chodzi mi o to, chodzi mi o wygląd cały jego, no nie to, że ten przód jest podobnie skontowany. Przód wygląda właśnie jak M445. Jego jakby gabaryty też przemawiają za tym, że tak jakby wstawili chyba lepszą lufę do tamtego czołgu. Chociaż nie, tamten M445 też ma w miarę dobrą lufę. Zrobili go na tak, że tak powiem, na siłę zarabiaczem. No niby tak, co nie? No on się zachowuje jako med, co nie, szczerze mówiąc, bo jest szybki. Ale no, szczerze to na przykład setka ma moim zdaniem no trochę gorszy pancerz niż na przykład na FCM. No tak, setka ma 90 pancerza z przodu. Tutaj mamy 120 na wieży, co prawda, ale na dole mam aż 120 pancerza. Czyli setka ma mniej pancerza niż aniżeli ten FCM. No on lubi zlingować, jeżeli się lekko go skontuje, a szczerze mówiąc, to jest dużo graczy, którzy strzelają w kadłub, a gdzie jeżeli się skontujesz, no to bez problemu, kurde, będzie ding, co nie? Jakie na przykład zrobienie jakiegoś, nie wiem, sidescrapa też potrafi przyjmować za zero na gąski? No często, ale też w zależności od penetracji, co nie? W zależności, kurde, ósemki, to potrafią go skontrować, szczerze mówiąc. 11500 golda. To jest dosyć dużo jak na czołg ósmego poziomu, chociaż nie, inaczej, może nie tak. Mniej więcej tyle te zarabiacze kosztują, bo około 12 tysięcy. I powiem tak, że to już jest duża kwota na to, żeby wydać w tą grze. A czy warto? No na pewno warto, ja powiem. No jeżeli, no w zależności jak ktoś gra, co nie? FCM nie wybacza błędów, no. Aha, czyli nie wybacza, to nie jest taki na przykład IS-6, szósty, gdzie możemy wyjechać i w razie W coś tam poodbijać. Czy tam na przykład T3-4, gdzie jeżeli tylko ktoś już ogarnie, że można podjechać sobie i wystawiać samą wieżę, to już jesteśmy panem i władcą. Tutaj mamy takiego Hewika, który jest hewikiem ze względu na wielkość. W miarę dobry pancerz ma z przodu, ale jego jakby żwawość, bo on jest szybki, nie? Tutaj powiem tak, że jego największy atut, ja ci powiem, że to jest jedynie praktycznie prędkość i do tego, kurde, zasięg widzenia, co nie? Ja na przykład, on standardowo ma 400, co nie? Zasięgu widzenia. Tak. Ale no ja tutaj mam braterstwo i tam jeszcze, kurde, perki, co nie, to mam 486 w ruchu, co nie, z optyką jeszcze. Aha. Czyli szczerze dlatego mówiąc, to najwięcej się właśnie na spocie zarabia, dzięki temu. Aha, czyli nie strzelając się bezpośrednio z przeciwnikiem, tylko bardziej, często właśnie grając pod spota, można na nim więcej zarobić, tak? Tak, tak. On tylko, nie ma... że no wiadomo, trzeba się liczyć z tym, że on się szybko wyświeci, co nie? Ze względu na jego jakby wielkość. Czy na przykład masz już... Najlepiej nim grać jest, ja ci powiem, że najlepiej jest nim grać, co nie, jako czołg wsparcia, co nie? To teraz mi powiedz tak, jeżeli ktoś cię już... Znaczy mówię, jeżeli ktoś się zaświeci, to wiadomo, że już jak w tym momencie obrywamy. Natomiast
Jako takiego pasywnego spotera też można nim robić? No i szczerze mówiąc, to z runem to nie jeździłem, co nie. Mhm. Ale chociaż ten zasięg widzenia, no na przykład na murawówce, jak jest ta po prawej, co nie. Czekaj, czy to prochórówka jest? To z takimi torami. Tam górka po prawej jest. Aha. Na prochorowce. To prochórówka, no. To coś śmiesznego. Stoisz sobie normalnie na torach i zaświecisz na przykład ci, co są na górkę wjeżdżają. Znaczy, co są na górce. Mhm. Można ich bez problemu wtedy klepać, no. Aha, w ten sposób. W zależności od, praktycznie od załogi, co nie, jaką się ma. Jak jest z tą lufą? Bo jak to widać, że strzelałeś bardzo... z bardzo daleka do tego T-34 i bez problemu przybiłeś. Jej celność jest, powiedzmy, taka no 0,36, nie jest najgorsza. A jak jest... To w kurde francuskie lufy, co nie? Raz ci raz nie, co nie? No i tak. Na tej zasadzie, że raz na, powiedzmy, że tak jak na 50-100, czyli na magazynek ten jeden czy dwa strzały zawsze mają nie wejść, to tutaj jest chyba podobnie, prawda? Tak, tylko że tutaj masz kurde czas przeładowania szybki, co nie? 6.19 to już jest z braterstwem, to już znaczy z wykąpanymi siostrami, z dosyłaczem, wentylacją, tak? Tak, tak. Nie wozisz tutaj żadnego ekwipunku typu właśnie dodatkowe racje bojowe. Tutaj czytam we francuskich to jest... Co jest we francuskich właśnie? Nigdy nie mogę zapamiętać. Kawa. Kawa, tak. Na... Tutaj wozisz gaśnicę, on się często pali? Nie, aż tak, to tam raz na jakiś czas, no ale to... Czyli tak tylko profilaktycznie, żeby w razie nie spalić się i nie trzeba było wracać ze spuszczoną głową do garażu, prawda? No, bo to wiadomo jak to jest, kurde. Jak... Mhm. Zawsze może się tak zdarzyć, że tam się podpali, co? Jednak ten, ale od strzałów w przód coś pada w nim? Jakieś moduły, jakieś wiesz, załoganci? Z tego to szczerze to już nie pamiętam, co nie, bo tyle dopiero tam chyba z 300 bitek, gdzie się zagrałem im, co nie. Ale tak naprawdę to co, no jedynie to najwięcej to w gąski trochę łapie, co nie. Mhm. Praktycznie dużo graczy właśnie gra tak, że myśli, każdy mówi, że teraz na przykład widzisz, jest IS-3, co nie? Tutaj najpierw chciałem go w gąskę walnąć, co nie? Ale zobacz, że kurde, później strzały idzie jakieś takie dziwne, co nie? Wchodzą. Nie powinno to wejść bez problemu. Mm-hmm. No, IS-3, tak samo jakiś siódmy, ma czasem magiczny pancerz, więc nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kiedy wejdzie... Znaczy, wtedy, gdy jesteś pewien, że na pewno go przebijesz, to czasem bywa się tak, że no niestety gdzieś ten pociski grzęzną w tych jego fartuchach akumulacyjnych, tylko w boczkach. Bez Golda, bez problemu, w dół i 106, i to nawet bez żadnego takiego większego przymierzania, nie jest tak źle. Nie omawiamy bitwy, ale jak widać na razie bitwa jest nie idzie po twojej myśli. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Na razie rozmawiamy dalej. Jeśli chodzi o ilość pocisków, on ma niesamowitą ilość ich, no nie? Także nigdy się nie zdarzyło raczej, żeby się wystrzelać. Parę razy grałem na dziesiątkach, co nie? Aha. To jest dziwne, no on nawet dziesiątki bez problemu penetruje, co nie? No wiadomo, no są problemy, kurde, z setką, co nie? Tam, kurde, małcem, takimi rzeczami. Ale no, da radę, kurde, nawet na dziesiątkach, szczerze mówiąc. Aha, ale to na dziesiątkach, bo on ma ograniczony matchmaking, nie ma... Tak, do dziewiątek. To jest do dziewiątek, więc na dziesiątkach to raczej tylko w plutonie z jakimś T-3-4 lwem, tak? No, to chyba, że wiadomo, co nie, standardowy dziesiątek, znaczy ósemki, co nie. Mhm. Czyli mówisz tak, największa zaleta tego zarabiacza to oczywiście, jak widać, żwawość, ponad 40 na godzinę. Z górki to on jest w stanie osiągnąć prawie 60, no nie, bo 51 jest jego jakby speed limit. Także rzeczywiście można sobie szybko przejechać z jednej strony mapy na drugą i spokojnie ostrzeliwać tych przeciwników, nie? Tak, no tutaj to już w ogóle, no...
Myślałem, że będzie naprawdę wtopiona ta bitwa, ale. Aha. Powiedz mi teraz tak. Ty go kupiłeś na jakiejś zniżce? Często się zdarzają na niego zniżki? No wtedy była zniżka, co nie? Ja chciałem kupić tego FCM-a, co nie? No to kurde, tam było chyba 15% tej zniżki. Raczej rzadko zdarzają się, żeby były jakieś tam 30% te zniżki. Raczej w większości właśnie ja mam jakieś do czynienia z 15%. No ale dobre i tyle. Zawsze to zostaje trochę golda na przykład idę dokładamy i mamy miesiąc premki, prawda? No, albo na przykład kamuflaż na stałe, co nie. A, i jeszcze jest taki problem, co nie, że na przykład jak ktoś chce na przykład brać załogantów, to tutaj idzie pięciu załogantów, a nie czterech, co nie. Czyli zawsze jeden jest taki troszeczkę, tak Czyli delikatnie powiedzieć, praktycznie upośledzony. trzeba jednego kupić, co nie. No ja miałem tyle dobrego, co nie, że jeżeli ktoś na przykład RLM gra, to w RL-u właśnie jest pięciu załogantów, co nie. No Ja tu miałem dlatego mówię, że po to szarach, jest. co nie, po prostu piątego załoganta. Dlatego mówię, że to wygląda mi tak na taką jakby rozwinięcie RL-a, tylko że po prostu dali mu taką lówkę, która szybciej skupia, No i im szybciej lepiej na dystans jest po prostu grać, co nie. typowy snajper. No dokładnie, ewentualnie właśnie podjechać, tylko skorzystać z tego, że on ma świetny zasięg widzenia i podjechać gdzieś tam. Najlepiej to jest właśnie tak podjechać, co nie, wyspotować i w razie czego, co nie, ciut się wycofać, żeby on jeszcze się świecił i dopiero oddawać strzał, co nie. O Na dziwo. pancerz tu nie ma co tak liczyć. No, powiedzmy na siódemkach to jeszcze jak cię mogę, nie? Jeżeli trafisz, masz przeciwko sobie siódemki, no to jeszcze można na ten pancerz troszeczkę liczyć. Natomiast, jak wiadomo, już na ósemkach to już nie ma tak lekko. Powiedz mi teraz tak, jeszcze, bo on się trochę różni od reszty francuskich czołgów, właśnie jeśli chodzi o lufę, tym, że no, ta lufa wreszcie jakoś skupia normalnie, nie? Zwykle francuskie czołgi. O, fajnie, teraz właśnie widzimy. Oni są na zasięgu spotowania ciebie, na zasięgu tego okręgu, gdzie mogą cię już spotować. I no, ty ich spotujesz, a oni są jak ślepe krety, że tak powiem. I stoją, nie wiedzą, co się dzieje, nie? No dopiero teraz ognieście się za pana, co nie, świecę się, a tak to, i szczerze mówiąc tutaj to ten IS-6 mnie świeci, co nie, a T-34 mnie nie świeci za bardzo. Plusem właśnie jest to, że. O, jak widać, ładny link nawet. Ogólnie francuskie czołgi znane są z tego, że te lufy ich są. Mają jedną zasadniczą wadę, czyli długi czas skupiania. Tutaj mamy 2,3 sekundy, czyli to skupianie jest zasadniczo poprawione. I rzeczywiście nie trzeba tak jakoś czekać bardzo długo, żeby oddać strzał, nie? Znaczy, tu nie ma tego problemu jak w setce, co nie, że musisz przeładować cały magazynek, co nie, i że jak jeden strzał zmarnujesz, to już może być kicha, co nie, bo po prostu nie zniszczysz danego czołgu, co nie, a tutaj jak masz 6 sekund przeładowania, no to musisz się tym martwić, no. No dobra, to teraz jeszcze pytanie. Tak Hey, wake faktycznie up! z zarobkami jak jest? Czyli ile musimy zrobić, żeby bitwa była dobra i żeby na tej bitwie zarobić nawet na naprawdę dobrą kwotę? O. Znaczy, to jest różnie, no. Tak szczerze to, kurde, on fajnie zarabia, no, ale tak o gdzieś zrobić tam 2,5 tysiąca, to już, kurde, powinien być człowiek zadowolony. Tam powinno się już wtedy gdzieś tak 80 tysięcy gdzieś już tak na czysto wyjść. Oczywiście z kątem premium wtedy, jeżeli. Tak. No ja tutaj niestety bez premium grałem. Masz dla porównania jakiegoś innego zarabiacza? Czy Mam spójrz. jeszcze tam super parsinga i tam jakieś siódemeczki, co nie. To szczerze mówiąc, to super parsing, no. W porównaniu do niego to Na jakoś tak Super nic Pers dziwnie brzmi. to jest rzeczywiście dla osób lubiących. O, widać ładnie, czy to nawet było. Dla osób lubiących styl TDK-owy bardziej, nie? Bo raczej jest duży problem z
tym, żeby gdziekolwiek podjechać i gdzieś tam zdążyć, nie? To jest największe bolączki super pressinga. No, Tak. ale. Ale, właśnie zaraz. No, dlatego teraz zobaczymy, ile zarobiłeś. Tutaj medale, czyli mistrzowska, Spartanina, Rodeo Walters, duży kaliber, specjalista, obrońca oraz solowa ściana. Ale to, co najważniejsze, to, co tutaj interesuje nas, czyli 5020 damage'u, 8 fragów, exp 1792, stąd też i ta oznaka mistrzowska. I teraz tak, wystrzeliłeś trochę pocisków goldowych. Dużo tych pocisków w ogóle wozisz, czy tak raczej starasz się jednak traktować go jako stricte zarabiacza Szczerze i... mówiąc, to tak w razie czego, jak czego się mogę przebić, jak nieraz się trafi tak gdzieś i 6 czy coś twardszego, tak już na 10, dziewiątkach, co nie? A tak to szczerze mówiąc, to na dziewiątkach też nie ma problemu z penetracją. No w zależności jak te czołgi są ustawione, bardziej trzeba szukać no, tych słabych punktów, no. No to jest I bo 212 penetracji, także tutaj no to już nie ma takiego, że tak powiem, małej tej penetracji, więc rzeczywiście większość tych takich nawet twardszych czołgów jesteśmy w stanie przebić. Mówię, dla mnie się cały czas nie wydaje, ale to jest taka, no to jest taka sama lufa, jak jest właśnie M445. No to jest zwykła normalna 90 i no to mówię, to ten czołg jest chyba właśnie taką bardziej on po wariacją na prostu tego ten temat. czołg daje frajdę z gry moim zdaniem, a jeżeli ktoś, no fajnie zarabia i daje frajdę, no ale no nie wybacza błędów po prostu. Bez premki zarobiłeś 44, prawie 44,5 tysiąca. 92 było bez premii, z kątem premium. Jeszcze dodatkowo z podświetleniem miałeś 1720. Czyli jakby, że tak powiem, jeżeli, jak widać, ten zasięg widzenia naprawdę Tak, że sporo tutaj daje. mało zarobiłem z tego powodu, że po prostu na początku były takie kurde dziwaczne strzały, co nie, gdzie naprawdę kurde jakieś nie te pociski leciały, co nie. Ale te pociski nie są drogie na nim, nie? Nie są drogie, ale wtedy kurde bym miał tego dnia, że już trochę więcej, co nie. Jasne. No dobrze. Jak widać, jest to zarabiać dla osób, którzy po pierwsze lubią francuskie czołgi, potrafią grać na przykład setką i ewentualnie potrafią grać medami. Wówczas nie ma żadnej takiej, powiedzmy, alternatywy. Znaczy, w sumie możemy kupić T34-3, prawda, tego chińskiego meda, ale jego raczej się nikt nie poleca, bo no, ma zbyt dużo minusów w stosunku do plusów. I tak naprawdę. A po drugie, on mało zarabia podobno z tego. Niżej oczywiście są jakieś medy, które można byłoby polecić, no ale nie bardzo. Na ósmych tierach, oprócz nieodżałowanego T59, przepraszam, no to nie mamy nic takiego godnego uwagi dla właśnie osób bardziej medowatych, czyli lubiących grać medami. Dlatego też i chyba to jest jedyna taka dobra alternatywa, żeby kupić sobie fajnego, szybkiego zarabiacza, prawda? Czołg jest przyjemny, naprawdę. Każdemu polecam go. No dobra, to nie będziemy przedłużać. Ja wam mówię dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.